Magazyn sportowy. RDC. Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla Ciebie. Kłaniamy się z Tomaszem Sokołowskim. Witam Cię, Tomku, serdecznie jeszcze raz. Witam Cię, witam Państwa. I nie czekamy, bo mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem. Przy telefonie Maciej Sawicki, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry, Panie Macieju, jesteśmy już na antenie. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Cię, Macieju. Rozmawiamy dziś dużo o Ekstraklasie, między innymi, do której zdążyliśmy się już trochę przyzwyczaić po tej długiej przerwie. Panie Macieju, wspominając te niedawne kontrowersje, obawy przed powrotem ligi, jak pan ocenia po tych trzech kolejkach cały ten projekt pod tytułem Powrót do grania? Jak wygląda to, co sobie zakładaliście, czego się obawialiście po zderzeniu z rzeczywistością? Wydaje mi się, że wszystko wygląda bardzo sprawnie. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony tym wszystkim, jak to dobrze wszystko w praniu, że tak powiem, wychodzi. Wiedzieliśmy, że piłkarze, aby mogli przystąpić do rozgrywek, muszą zostać przebadani. Tak naprawdę każdy z nich został przebadany, więc wiedzieliśmy, że tak naprawdę na boisku mogą rywalizować zdrowi zawodnicy między sobą, więc to ryzyko zagrożeń jakiegokolwiek zarażenia po prostu jest zerowe, wręcz zerowe. Cały ten protokół, który został przygotowany, który został bardzo dobrze oceniony przez polski rząd, dzięki temu mogliśmy jako jedna z pierwszych federacji wrócić na boiska na poziomie centralnym, czyli Ekstraklasa, pierwsza, druga liga i Puchar Polski. To wszystko sprawnie jest egzekwowane, to wszystko wygląda naprawdę dobrze. Poziom sportowy też naprawdę wygląda zadowalająco. Widać, że piłkarze pracowali w czasie tej przerwy indywidualnie, czy później już na końcu w małych zespołach. I dzięki temu możemy, że tak powiem, troszeczkę więcej normalności w tym naszym życiu dostać, oglądając na razie w telewizji te mecze. Tak, teraz przed Wami kolejne wyzwanie pod tytułem powrót kibiców na trybuny. Padła data 19 czerwca, czyli już za tydzień. Czy dziś możemy powiedzieć, że działamy zgodnie z planem, tak jako się rzekło, czy ta data jest bezpieczna? Wydaje mi się, że ta data jest bezpieczna, natomiast oczywiście pytanie będzie, czy na wszystkich stadionach będzie to możliwe do zrealizowania. Wiemy, obserwujemy, co się dzieje w Polsce, jaka jest sytuacja, w szczególności sytuacja na Śląsku i tak naprawdę no wiemy, że rozgrywanie meczów z jakąkolwiek publicznością mogło być w jakiś sposób ryzykowne na Śląsku. Niemniej jednak za chwilę zapewne będzie odpowiednie rozporządzenie, które tak naprawdę pozwoli publiczności oglądać mecze sportowe, w ogóle oglądać i przychodzić na trybuny do 25% publiczności na jakiekolwiek imprezy sportowe. Oczywiście z zachowaniem wszelkich procedur. Polski Związek Piłki Nożnej przygotował taki plan. On został zaakceptowany, tak naprawdę publicznie ogłoszony i miejmy nadzieję, że to wszystko wejdzie w życie. Natomiast pamiętajmy, żebyśmy mogli czuć się bezpieczni na stadionie. To wszystko zależy od nas, kibiców. Trzeba niestety przejść przez trochę niedogodności, trzeba troszeczkę się poświęcić i być odpowiedzialnym, bo wtedy tak naprawdę będziemy sami bezpieczni i damy bezpieczeństwo innym na stadionie. I wtedy też będziemy mogli, że tak powiem, oglądać te mecze już będąc na stadionie. Macieju, czy ostatecznie jakby decyzja będzie należała do wojewody jednak w tej kwestii, czy jednak to klub będzie decydował? Najprawdopodobniej tak będzie, że ostateczna decyzja będzie należała do wojewody. Pamiętajmy, że każdy klub chcąc zorganizować imprezę masową musi zwrócić się do odpowiednich organów po to, żeby dostać pozwolenie na taką imprezę. Jeśli, że tak powiem, administracja lokalna nie będzie widziała jakichkolwiek zagrożeń ku temu, aby taki mecz mógł się rozegrać, tak naprawdę będzie mógł on być rozgrywany. Natomiast możemy się spodziewać też tego, że jeśli ta sytuacja epidemiologiczna w Polsce będzie się pogarszać w jakichś regionach, no to wtedy musimy oczekiwać tego, że tam, że tak powiem, na trybuny nie będziemy mogli wejść. Tak, 19 czerwca to już za tydzień, jak powiedziałem. Czyli kiedy mniej więcej spodziewać się jakiejś decyzji a propos tego, jak to będzie wyglądać? W najbliższej kolejce na początek? No, wydaje mi się, że decyzje będą lada chwila. Mhm. Także pamiętajmy, że kluby muszą zgłaszać, że tak powiem, odpowiednie dokumenty z wyprzedzeniem, więc tak naprawdę to jest czas na to, żeby
żeby takie rozporządzenie weszło w życie. Tak, poruszył też pan bardzo ważną rzecz, bo żeby cały ten projekt się udał, to oczywiście kluby muszą się na to dobrze przygotować, ale też no, trzeba wymagać dużej odpowiedzialności od kibiców. Pewnie będziecie to bardzo uważnie monitorować, czy te środki bezpieczeństwa, zasady są przestrzegane przez wszystkich. No i w związku z tym pewnie to pozwolenie na wejście kibiców na trybuny może być równie dobrze szybko wycofane, jeśli zauważycie, że nie są te zasady przestrzegane. Czy pewnie, czy bierzecie pod uwagę taką możliwość również? No niestety bierzemy to pod uwagę, natomiast pamiętajmy, że musimy być w tym czasie odpowiedzialni. Musimy być odpowiedzialni na ulicy, musimy być odpowiedzialni w sklepie, na poczcie, w pociągu i tak samo musimy być odpowiedzialni na stadionie. Naprawdę możemy być bardzo zadowoleni, że taka możliwość będzie. Chyba będziemy pierwszą federacją w Europie, która w sposób zorganizowany, tak licznie, że tak powiem, będzie miała pozwolenie na to, aby mecze piłkarskie mogły być oglądane przez do 25% publiczności na razie. Więc tak naprawdę wszystko będzie zależało od nas. Każdy z klubów szczebla centralnego oczywiście musi uzgodnić całą procedurę wejścia, wyjścia, rozmieszczenia wszystkich kibiców na stadionie tak, aby to było spełniało wszelkie normy bezpieczeństwa. Tak więc o to się nie martwię. Oczywiście zawsze jakąś niewiadomą jest to, jak kibice się zachowają na stadionie, ale miejmy nadzieję, że tutaj każdy będzie miał duże zrozumienie co do sytuacji i będzie zachowywał się odpowiedzialnie. Macieju, czy to ja tak troszkę z innej strony, czy to nie bierzecie na siebie dużego ryzyka, żeby jednak no, bez kibiców no, dograć ten sezon, żeby to się zakończyło, bo wiadomo, te 25% to około może być kilku tysięcy. Nie da się uniknąć jakichś kontaktów. Wiemy, że ta pandemia może się bezobjawowo przechodzić i to jest, no, jest duże ryzyko. Jak ty, no, my to jak najbardziej rozumiemy, ale wydaje mi się, że większym ryzykiem może być wspólne wejście do kościoła bądź wspólne przebywanie w sklepie, gdzie tak naprawdę dany obiekt jest zamknięty. Stadion sportowy to jest obiekt otwarty. Jeśli zachowamy wszystkie te rzeczy, które tak naprawdę chcemy tutaj zachować, czyli odległości, odstęp, wejście na stadionie i wyjście ze stadionu w maskach, dezynfekcja obowiązkowa, więc no wtedy te ryzyko zakażeń naprawdę spada do minimum. Tym bardziej popatrzmy, że w niektórych regionach tak naprawdę ta ilość zakażeń jest minimalna. Natomiast oczywiście trzeba być odpowiedzialnym i pamiętajmy, że musimy być odpowiedzialnymi ludźmi, bo to nie zależy tylko o nas samych, o zdrowie nas samych, ale też trzeba dbać o zdrowie innych. Natomiast jeśli gdziekolwiek będą się pojawiały, że tak powiem, ryzyka tego, że w jakiś sposób te bezpieczeństwo jest zagrożone, to niestety to będzie to pewnie skutkowało tym, że takie mecze będą wtedy rozgrywane bez publiczności. Tak, w przyszłym tygodniu ważne decyzje zapadną, jeśli chodzi o europejskie rozgrywki. O to jeszcze zapytam, ale jeszcze, panie Macieju, chciałem zostać na moment na tym krajowym podwórku, bo w Ekstraklasie wydaje się, wszystko jest dopięte na ostatni guzik, w ogóle jeśli chodzi o te najwyższe ligi. Też mówiliśmy w pierwszej części sporo o tych niższych ligach. Przyglądamy się temu, co tam się dzieje. Niedawno Mazowiecki Związek Piłki Nożnej zaskoczył nas wszystkich decyzją o powrocie, również samego prezesa MZPN. Czy PZPN gdzieś tam też przygląda się tym wydarzeniom? Ewentualnie czy rozważa jakąś, nie wiem, ingerencję w to, co się dzieje? No bo nie możemy tam raczej mówić o takich samych środkach bezpieczeństwa, jak w przypadku Ekstraklasy chociażby. No oczywiście przyglądać się na pewno przyglądamy. Natomiast pamiętajmy, że Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej są to autonomiczne związki i tak naprawdę to one odpowiadają i ustalają zasady rywalizacji na tą chwilę od trzeciej ligi, czyli od czwartego poziomu w dół. Tak naprawdę to one mają pełną władzę ku temu, aby pewne decyzje w tych kwestiach podejmować. I tak naprawdę tam trzeba było, że tak powiem, wrócić z pytaniami i zapytać się w konkretnych przypadkach, jak to wygląda. Tak, zastanawiałem się tylko, czy gdzieś tam, tak samo jak w przypadku trzeciej ligi, związek nie planował, gdzieś myślał o tym, żeby w jakikolwiek sposób rozstrzygnąć tę sytuację. Nie wiem, niejako może pomóc.
tak jak wspomniałem, no Polski Związek Piłki Nożnej no nie prowadzi rozgrywek trzeciej ligi jeszcze. Takowe będą prowadzone przez Związek za rok, czyli tak naprawdę po następnym sezonie i wtedy rzeczywiście będziemy, że tak powiem, mogli ingerować jako organ, który prowadzi dane rozgrywki. Tak. Tomek, masz pytanie? Tak, Maćku, ale właśnie związki okręgowe zwróciły się do was, żebyście przejęli tą trzecią ligę. Wy po prostu powiedzieliście, że dopiero za rok przejmiecie, ale była taka sytuacja, jeszcze wracając do bodajże czwartej grupy, gdzie tam jest Motor Lublin i Hutnik Kraków, żeście tutaj jakby na wniosek z jednego klubu, żeście zainterweniowali. Nie, na wniosek na jednego klubu to dokładnie troszeczkę inaczej było. Jeśli chodzi w ogóle o przejęcie rozgrywek, to były takie dwa warianty, że albo Polski Związek Piłki Nożnej teraz, że tak powiem, doprowadzi i ustali zasady, w jaki sposób kończymy te rozgrywki trzeciej ligi i wtedy my zaczniemy te rozgrywki od przyszłego sezonu, albo... Tak. Albo ustaliśmy ze związkami, że jako federacja w to nie ingerujemy i tak naprawdę wojewódzkie związki piłki nożnej dogrywają albo nie, podejmują decyzję, co się dzieje, jeśli chodzi o ten trzeci poziom rozgrywkowy, bo to one prowadzą rozgrywki, ale federacja za rok dopiero przejmie ten szczebel pod siebie. No, związki wybrały ten drugi scenariusz. Natomiast jeśli chodzi o tą sytuację, to tak naprawdę Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję, gdyż regulamin, który obowiązywał w tych rozgrywach, nie był do końca jasny i tak naprawdę można było interpretować w różny sposób, stąd ta decyzja. Okej. Okay. A czy teraz można, jeszcze wracając do jeszcze jednej grupy, gdzie jest troszeczkę taka mała zagwozdka, mam na myśli Sokół Ostróda, który jest na pierwszym miejscu, który uzyskał awans, bo to Warmińsko-Mazurski Okręg decydował, a między Legią drugą, który tam jedno właśnie to jest spotkanie między tymi zespołami z rundy jesiennej się nie odbyło. Czy tutaj coś możecie... To dopiero się okaże. Natomiast ta sytuacja jest kompletnie inna, bo tutaj regulamin jest jasny, klarowny i to w ogóle jest kompletna inna sytuacja niż była w innej grupie. Tak, panie Macieju, zmieniając temat, no tak, gdyby nie pandemia, to dziś rozpoczynałyby się Mistrzostwa Europy. Ostatecznie odbędą się za rok, ale wkrótce, o czym wspomniałem, mają zapaść bardzo ważne decyzje w tej sprawie. W środę mają się rozpocząć obrady Komitetu Wykonawczego UEFA. No i tak, właśnie jakich decyzji możemy tam się spodziewać według pana wiedzy? Mistrzostwa Europy na pewno mają być jednym z takich ważnych tematów. Dokładnie tak. Dzisiaj mieliśmy się tak naprawdę delektować ponownie mistrzostwami Europy. Miał być początek tych mistrzostw. Za 3 dni mieliśmy zagrać swój pierwszy mecz w tych mistrzostwach. Oczekiwania że było duże i tym bardziej, że pamiętamy tak dobre wspomnienia z tego turnieju we Francji. Natomiast życie napisało nam taki scenariusz. W tej chwili musimy się skoncentrować troszeczkę na innych rzeczach, myśleć o tym, żeby wrócić do pełnej normalności. Natomiast jeśli chodzi o decyzję Komitetu Wykonawczego, to z pewnością po pierwsze będziemy 17 wiedzieli, czy te wszystkie miasta, które miały zorganizować ten turniej w tym roku, rzeczywiście będą go organizować również w przyszłym roku, bo 2 czy 3 miasta miały problemy dotyczące dat, które mogłyby się pojawić, w których miały być rozgrywane Mistrzostwa Europy w przyszłym roku. No i zobaczymy ostatecznie, czy rzeczywiście ten turniej będzie w 12 miastach. No a druga rzecz, no to wydaje mi się, że decyzje będą podjęte co do Ligi Narodów. Wszystko będzie, że tak powiem, wznowione na jesień, tak jak to pierwotnie miało zostać, jak to miało pierwotnie mieć miejsce. Będzie bardzo duża kulminacja meczów reprezentacyjnych, bo na jesień zagramy aż 8 meczów jako reprezentacja, 6 w Lidze Narodów. Wiemy, że jesteśmy w grupie z Holandią, Włochami i z Bośnią i Hercegowiną. Drużyna, która wygra z 3 drużyn, czyli Włochy, Holandia i Polska, jeśli któraś z tych drużyn wygra swoją grupę, wiemy już, że będzie organizatorem mini turnieju finałowego Ligi Narodów, który odbędzie się w przyszłym roku we wrześniu albo w październiku, więc
Gdybyśmy sportowo wygrali tą grupę, będziemy mieli bardzo wielką, dużą imprezę w Polsce. Natomiast oczywiście też bierzemy pod uwagę to, że na jesień nie wiemy, w jaki sposób będą te mecze rozgrywane, czy z publicznością, czy z ograniczoną liczbą, a czy miejmy nadzieję i to by pokazywało, że tak naprawdę pandemia nam ustała, że będziemy grali z pełną publicznością. Tak, zastanawiamy się też, kiedy i w jakiej formie wrócą europejskie puchary. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to tu jesteśmy na etapie 1/8 finału, właściwie w trakcie 1/8 finału. Według pana wiedzy, jakiego rozwiązania jesteśmy najbliżej? Bo do mediów przedostają się różne informacje. Turniej w jednym mieście, tylko jeden mecz decydujący o awansie do kolejnej fazy. Jakiego rozwiązania pana zdaniem jesteśmy najbliżej? Z tego, co wiem, to są procedowane różne scenariusze, ale rzeczywiście bardzo bliskim scenariuszem również jest rozgrywanie tych meczów od 1/8 w jednym miejscu. Także tak naprawdę to wszystko też się teraz powinno wyjaśnić 17 na Komitecie Wykonawczym. Jesteśmy tym bardzo zainteresowani, bo pamiętajmy, że jesteśmy gospodarzem, powinniśmy być gospodarzem finału Ligi Europy w Gdańsku. Ale oczywiście też jako federacja jesteśmy w bliskim kontakcie z UEFA, bo wiadomo, żeśmy bardzo dużo pracy wykonali ku temu, aby ten finał był w Gdańsku. My, miasto, stadion, chcieliśmy, żeby to była piękna promocja naszego kraju, Gdańska, naszej gościnności, kultury. Oczekiwaliśmy wielu kibiców, którzy przyjadą do Gdańska, którzy tak naprawdę zobaczą, jak pięknym krajem jesteśmy i mieliśmy nadzieję, że to również spowoduje, że będziemy mogli oczekiwać, że ci ludzie w przyszłości do Polski powrócą. Jeśli się okaże, a widzimy, że niestety ta pandemia rzeczywiście ma dużo niepewności co do jej kształtu w przyszłości, to musimy się liczyć również z takim rozwiązaniem, że tego finału w tym roku być może nie będzie w Gdańsku, ale z podkreśleniem, że w tym roku, bo tak czy siak jestem przekonany, że w Gdańsku ten finał będziemy mieli. Ale projekt, Macieju, ale projekt na przykład też, co tutaj już kolega powiedział, że może być rozegranych na kilku stadionach, przykładowo w kraju, na przykład czy w Niemczech, czy na przykład, czy federacja, czy u nas w Polsce, może taki mini turniej, gdzie jednym później od którejś tam fazy jeden mecz może się u nas odbyć? Jesteśmy też na to przygotowani? Znaczy, my jesteśmy oczywiście przygotowani na to, bo i stadionów w Polsce jest dużo, i pięknych stadionów, nowoczesnych stadionów, natomiast wydaje mi się, jeżeli będzie taki scenariusz, to się odbędzie w innym kraju. Tak, słyszymy właśnie też, wsłuchujemy się to, co pan mówi. No, oczywiście idealnie byłoby rozegrać finał w Gdańsku przy pełnych trybunach, w pięknej atmosferze. Czyli z tego, co rozumiem między słowami, bliżej jesteście tego, żeby jakoś za wszelką cenę nie walczyć o ten finał w tym roku jednak w Gdańsku, To znaczy my walczyliśmy, wywalczyliśmy i będziemy walczyć, żeby mecz tak dużej imprezy, takiego dużego, o takim dużym zasięgu światowym tak naprawdę był w Gdańsku. Czy to się odbędzie już teraz? Nie wiemy tego. Zapewne te decyzje będą na Komitecie Wykonawczym 17 czerwca. Natomiast, tak jak wspominałem wcześniej, chcielibyśmy, aby finał był, ale z publicznością i, że tak powiem, jako wielkie święto piłki i piękny czas tego, abyśmy mogli się pokazać z naszą wspaniałą gościnnością, z naszą tradycją. Piękny stadion, piękna atmosfera. To jest w tym najważniejsze. Jeśli wiadomo, teraz mamy wielką niepewność co do pandemii, być może decyzje będą takie, że w tym roku ten finał niestety się tutaj nie odbędzie. A jeśli nie w tym roku, czy są już nakreślone jakieś możliwe scenariusze, kiedy mecz podobnego formatu, ewentualnie finał Ligi Europy, mógłby się odbyć w Polsce, w Gdańsku? No to tego niestety nie mogę zdradzić na ten moment, natomiast to jak mówię i podkreślam, wszystko zrobimy ku temu, żeby finał w Gdańsku był. Czy w tym roku, no to na ten moment tego nie wiemy. Macieju, czy jeszcze wracając, już kończąc tutaj nasz magazyn, co do Mistrzostw Europy, wszystko będzie uzależnione, jeżeli taki projekt, tak jak było w 12 miastach, to dopiero będziemy patrzyli, jak ta pandemia będzie ewentualnie na jesieni, czy ewentualnie w przyszłym roku, jak to wszystko będzie wyglądało, tak? Znaczy tak, w tej chwili najważniejsze jest to, żeby wszystkie 12 stadionów, 12 miast, 12 krajów potwierdziło
gotowość do rozgrywania turnieju w przyszłym roku. Znamy daty w przyszłym roku, znamy całą logistykę tego wszystkiego. Wiemy, że dwa czy trzy miasta tak naprawdę miały problem, jeśli chodzi o daty, bo już wcześniej pewne zobowiązania jakieś poczyniły w kontekście wydarzeń, czy to w danym mieście, kraju, czy nawet na danym stadionie. Więc to wszystko tak naprawdę było teraz rozpatrywane. Mam nadzieję, że wszystko zostanie po staremu, bo tak naprawdę ten cały turniej został przygotowany pod 12 miast. Natomiast oczywiście, jeśli zajdą pewne rzeczy nieoczekiwane i miejmy nadzieję, że nie zajdą, ale jeżeli rzeczywiście będzie jakiś powrót pandemii, czy to lokalny, czy to dotyczący jednego czy kilku krajów, które są współgospodarzami, no to wtedy tak naprawdę UEFA będzie musiała podejmować decyzję. No ale wydaje mi się, że przez ten rok, już nawet przez te 3 miesiące, zaczęliśmy troszeczkę umieć żyć z tą pandemią, uczyć się troszeczkę ją ograniczać. Miejmy nadzieję, że pod koniec roku pojawią się szczepionki i że tak naprawdę ten turniej w przyszłym roku w żaden sposób, jeśli chodzi od strony pandemii, nie będzie zagrożony. Tak, decyzje, jak słyszeliśmy, mają zapaść w przyszłym tygodniu, na dwudniowym bodajże, tak? Takim posiedzeniu Komitetu Wykonawczego. Maciej Sawicki, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, był naszym gościem. Panie Macieju, serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dobrego dnia, Macieju. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Rozmawialiśmy, Tomek, między innymi o tym, o europejskich pucharach. Nas najbardziej interesuje ten finał Ligi Europy, który miał się przecież odbyć w Gdańsku. Tak słyszymy, no pewnie PZPN nie będzie jak bronił jakoś tego finału jak niepodległości, w związku z tym, że no idealnie byłoby rozegrać ten finał w pięknej oprawie, przy pełnych trybunach, pięknej atmosferze, ale w tym roku to się zwyczajnie nie uda. Tak, ale chyba UEFA myśli o tym, że już od następnej, kolejnej rundy, żeby tylko był jeden mecz, żeby to ograniczyć, te przeloty. Wiadomo, że jeszcze chyba na dniach dopiero będą granice otwarte i znowu przemieszczanie się ludzi. To jest właśnie kłopot, żeby to ograniczyć, żeby to w jednym miejscu mogło się odbyć, żeby dokończyć te rozrywki. Bardziej UEFA o tym chyba myśli i w tym momencie no, upada projekt właśnie Gdańska. Ale no zobaczymy, musimy poczekać, jak naprawdę... Jak chcą dokończyć te rozgrywki? Czy dalej w tej formule mecz i rewanż, czy właśnie już tylko jeden mecz? Także no nie wiemy do końca, jak to może się potoczyć. Fajnie by było tak zakończyć, ale to też właśnie w ograniczonej ilości chyba kibiców też. To na pewno. Jeden mecz być może decydujący o awansie do kolejnej fazy. Mini turniej rozegrany w jednym miejscu, być może w jednym mieście. To według ciebie, kończąc już... jedyne takie nasuwające się logiczne rozwiązanie? No chyba tak w tym momencie, aczkolwiek no też będą chyba brali pod uwagę, żeby dokończyć w pełnej formule, aczkolwiek no wszystko zostało wydłużone, przedłużone, za chwilę kolejny sezon, no i w tych mecze się nawarstwiają i chcą to chyba wszystko ograniczyć tak naprawdę do minimum. Tomku, dzięki wielkie za dziś. Powolutku musimy kończyć. Tomasz Sokołowski. Dzięki. Słyszymy się dzisiaj. Oczywiście za tydzień o stałej porze. W ten weekend emocjonujemy się kolejnymi meczami Ekstraklasy. La Liga powróciła wczoraj. La Liga wraca. Być może pomówimy o tym za tydzień. Liga angielska niedługo. Tak, coraz mocniej i szybciej wraca to wszystko do normalności. Oby tak dalej, bo tych emocji piłkarskich naprawdę nam bardzo brakowało. Tomku, wielkie dzięki za dziś. Słyszymy się za tydzień o stałej porze. 9:10. Dobrego dnia. Jak co piątek, dobrego dnia, dobrego weekendu. Arkadiusz Błaszczyk, do usłyszenia.